Siemaczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Unite. I dzisiaj na samym początku widzicie listę osób, które wygrały przy tym odcinku dostęp do darmowej postaci, jaką jest Zoroark. Także gratulacje wszystkim zwycięzcom. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam nową postać, jaką jest Urshifu. Urshifu może być zbudowany na dwojaki rodzaj buildu i oczywiście każdy z nich ma swoje dobre i złe strony. Ale dzisiaj prezentuję wam Single Strike'a, który jest wybierany, jeśli chodzi o liniową stronę, gdzie po prostu obrażenia jego potrafią być kosmiczne. Jednak wybierając Pokémona tego w dżunglę, można niejednokrotnie zrobić spustoszenie na sam początku jednym ciosem. Ale jak to będzie wyglądało, zobaczcie sami. Przede wszystkim spójrzmy na zestaw emblematów, które wybrałem do niego i nie widzę problemu tutaj z tym, żeby wykorzystywać obydwa zestawy emblematów, dokładnie ten zestaw jeden, który widzicie, dla obydwu buildów. Zarówno do wersji Single Strike, jak i też do Rapid Strike. Wszystko bazuje na tym, żeby wybierać nic innego jak kolor brązowy i biały, żeby zboostować atak procentowy, jak i też wybrać statystyki HP, ataku oraz takie na side możliwości mamy tutaj na crit rate. Możemy tutaj zniwelować special attack, bo z niego nie korzystamy. Także tak wygląda build, jeśli chodzi o naszego Urshifu. Tylko przede wszystkim ja dwóch Pokémonów, których nie lubię przeciwnika, jeśli gram oczywiście Urshifu, to przede wszystkim tutaj takie, które są mega szybkie, czyli Cinderace oraz Grident. Te dwa Pokémony są dla mnie po prostu koszmarem, jeśli chodzi o rozgrywkę z nimi. A na szczęście Decidrace jest w moim teamie. Jeśli chodzi o itemy, które mamy, to health itemy. I health itemy, które używamy, to są bardziej pod atak. Jak widzicie, pod prędkość ataku, pod atak oraz pod crit rate. Także to są kluczowe elementy, przede wszystkim z uwagi na to, że mamy Wicked Blow atak, który używamy właśnie jako Single Strike. Cinderace oczywiście jest u przeciwnika. Jest i też Grident. Dobra, ale może nie będzie najgorzej. Postaramy się tutaj ograć. Nie patrzyłem tylko jednej rzeczy, bo liniowa gra u mnie to jest dolna linia, przewaga dolnej linii, a na dżunglek czy ktoś pójdzie u nas? Chyba Sindek. Sindek, dobra, pójdzie Sindek, ja na dolną linię idę, super. Także jest ogarnięte nawet bez mojego oznaczenia się. Ale to jest u mnie pierwotna, że powiem, pierwotny problem, który często występuje. 4 punkty. Nikt. Dobra, jednak jest. On odda punkty. O kurde, tak blisko. 6 punktów nie będę tutaj ryzykował oddawać. Chociaż mogłem to zrobić, bo przeciwnicy mają mało HP, ale byli przy bazie. Tamci ryzykują? Dobra, poszli. Tak jak się mogłem spodziewać. Mogę mu dać punkty. Co i za coś było. No i skończyli w dżungli. A nasz też poszedł. Nasz też tam poszedł. Czarka straciliśmy, ale nie jest najgorzej, mamy trzech. Sindek, Sindek, proszę Sindek, działaj. Dobra, cofnął się Sindek, ale ma full HP. O kurde, na końcówce wpadłem. Jak widzicie, zbyt duży zasięg ma tutaj definitywnie Sindek. Także tutaj tworzy to problemy duże. Doskoki mogą robić problem. Oddał. Ale teleporty. Po prostu ja jeszcze nie mam doskoku, nie? Tyle dobrego, że nie byłem uśpiony. A zdążymy uciec. Zdążymy uciec. Jeszcze jeden level i będziemy mieć przewagę. Tylko na dole Wigglytuff, po prostu usypianie jest po prostu takie nic, tylko po prostu. Oczywiście. Akurat wbił mi się przebijanie. Dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Te punkty to da się to wszystko odrobić. Tylko trzeba mieć po prostu dobry gank. Dobra, Sindek nasz padł. Oj. No sorry. 55 punktów, oddał tamten, pod samą końcówkę. Nie. Nie, hell no.
Dobra, idziemy teraz na górę, bo to będzie nasza linia obrony, jeżeli będziemy mieć przejętą górę. No i ucieka. Mówię, te gridenty są tak upierdliwe. Ojeju. I nie w tym kierunku. Oczywiście, Syndek przewaga. Ale widzicie, podbiegnięcie to jest wszystko. Podbiegnięcie i od razu dziabanie. Kopnięcie. Po prostu gość już nie może nic zrobić w takiej sytuacji. No i oczywiście na zasięg też nie jest dobrze granie. Dobra, ja gram tutaj, bo patrzcie co się dzieje. Jeden cios. Jeden cios potężny i to już jest koniec. Obrażenia z kosmosu. Dobra, miałem przewagę. Oj, dobra, dobiłem się. Gardevoir. Syndek, oczywiście chyba Syndekowi zabrałem tego. Chyba Syndekowi. Matko, jeszcze. Syndekowi chyba zabrałem hat-tricka na 5. Sorry, nie hat-tricka, tylko 5 killi. Chyba zabrałem Syndekowi 5 killi. A widzimy tutaj, że sprawiają nam tutaj bardzo mało problemów. Ale definitywnie chyba Syndekowi zabrałem killa. To na powtórce będziemy musieli zobaczyć. Albo odjemy atak, jeden hit. No i jest problem tego sortu, że po prostu po wykonaniu ataku trzeba jeszcze raz kliknąć przycisk, bo po prostu tak jest upierdliwe to. Na niektórych pokonach to działa, że po prostu po uderzeniu na raz po prostu jest wszystko ok i po prostu wykonujemy kolejny atak, a tutaj po prostu jakby się blokowało. Mi się daje, że to bugi. Dobiegnięcie i uderzenie. To jest w ogóle przepiękne. Przyjmuj na tym Pokemonie. Po prostu przepiękne. Można się tak bawić. Zwróćcie uwagę, że już załadowany mam drugi atak na Unite. Drugi atak Unite już załadowany jest. No dopiero co go użyłem, nie? Piękne. To jest po prostu przepiękne. Dobra, górna, dół. Będziemy mogli robić sami. Ale przede wszystkim i jakby kombinacja. Czyli podbiegnięcie i najszybciej jak tylko się da ładowanie. I po prostu przeciwnik nie może nic zrobić, kompletnie nic. A Syndek próbował po prostu przejść tutaj. Podbiegnięcie i uderzenie, nie? Można się bawić. I ładowanie. Jednym ciosem i mamy już przewagę. Teraz tak, ja sobie zrobię nic innego jak podbiegnę. Ale za wolno, za wolno. Kurde. Będzie dawał czy ucieknie? Będzie uciekał. Będzie uciekał. Nienawidzę go. A, ale chyba ciągnąłem. Chyba jeszcze uderzyłem. Chyba jeszcze go dziabnąłem. Dobra, pomóż ziomuś. Ja... Nie zdążę. Skupiłem się bardziej na oddawaniu punktów, których już nie byłem w stanie nawet oddać, ale na dole oddali. To zna plus. Oddali na dole. I stracili wszystkie bazy. Wszystkie bazy stracili. To przed nawet wejściem w strefę Rayquazy. Ja powinienem pilnować góry, kinda. Ale czy jest sens? No i widzicie dalej. Użyłem i jest problem, nie? Nie tego! Jest, kurde, dobra, Grident. Tak powiedziałem, Grident to jest takie upierdliwe stworzenie. Gardevoir, ojojojoj. No Gardevoir jest przepięknym Pokemonem, no co poradzić. Tylko żebyśmy nie przegrali właśnie przez to.
niewłaściwego hapoksa zgarnął. Chyba niewłaściwego hapoksa. Cała piątka jest tutaj. To może boleć. To może boleć. Venus w ogóle stoi w szkakach niepotrzebnie. Czarka straciliśmy. Czarka straciliśmy. Gardevoir nie ma. Gardevoir, a ja cofam się w tej chwili. Mam nadzieję, że... Nie, dobra. Pilnują tego, strasznie pilnują. Przegraj. No pięknie, dobra, ściągnęliśmy. Wygrajmy to. 4 dni żyje. Padło, super. Ale nasz team dobrze to ograł. Ale oczywiście moje obrażenia też zrobiły swoje. Bo Gardevoir chyba ściśnięta szybciej, nie mogła zrobić nic. I poddane. Piękny meczek. Aczkolwiek nie w moim wykonaniu, tylko po prostu mojego teamu. Bo ja z mojej strony było po prostu tylko możliwość pokazania umiejętności troszeczkę w niektórych sytuacjach, ale nie był to, że powiem, performance na skalę światową, że tak powiem. Mam nadzieję, że pokazałem w każdym razie umiejętności naszego Pokémona na tyle, ile było to możliwe. 5 killi lepiej niż powracający Venusaur, to troszeczkę jest tak średnio, ale przeważnie tak około 10 powinno się grać na naszym Pokémonie. Ale dostałem 3 lajki. I tak się prezentuje oczywiście rozgrywka naszym uczciwu ostatnim movesetu Single Strike. Tym odcinku to było na tyle, zostawcie lajka, subskrypcję i oczywiście napiszcie w komentarzu, dlaczego oczywiście lubicie Urshifu i chcielibyście nim zagrać. I czy moveset Single Strike jest takim, który moglibyście jemu sprostać i czy wam się podoba. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, heja!